Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony pomidorowy.pl, aka Michał. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Minecraft. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że miał być teraz ten livestream cały z Minecrafta, ale pomyślałem, że zbuduję coś, co powinienem zdobyć już jakiś czas temu, bo dostałem propozycję od Krugerka, by to zbudować i myślę, że to byłoby coś, co nadałoby pewnego kształtu, pewnego czegoś do tego parku, po prostu urozmaiciłoby ten park i myślę, że będzie to dobry pomysł, by to zbudować, taki dosyć ciekawy, abstrakcyjny, wszystko się nagrywa, oczywiście, że się tak wszystko nagrywa. Więc okej, moi widzowie, co to są za lagi, co to mają być za spadki FPS-ów, ja się pytam. Przepraszam bardzo, halo, proszę państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Dobra. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, zbudujemy sobie posąg. A czyj posąg? Pana Zakolnikowa. W sumie to będzie bardziej taki symbol niż posąg, bo jego większy posąg zbudujemy sobie kiedy indziej, aczkolwiek zbudujemy sobie statuetkę, która będzie reprezentować ten jakże wspaniały Boży Park. Więc teraz zejdźmy sobie na dół, ponieważ na dole chyba były kamienie. Będę potrzebował kamieni. To będzie nie dosyć wielka budowla, ale jednak będzie coś. I to jest definitywnie ostatni odcinek przed livestreamem, więc to tylko tak chcę was tutaj zakomunikować wam to. To nie będzie jakaś super ogromna budowla, ale jakoś tam będzie, okej? Jakoś tam będzie. Myślę, że popękane cegły też się nam przydadzą, bo myślę, że one będą stanowiły jako taką... taką podpórkę? Nie podpórkę. Boże, co ja chciałem powiedzieć? Ale niech się pali z tych desek. Najwyżej zaraz dołożę węgla. Mamy tu więcej popękanych cegieł. Jak najbardziej tak. Bruk. Cegła. Kamienne cegły. Okej. Przyda nam się ich trochę. Są tu jeszcze? Są popękane. Jezu, ile ja mam tych popękanych cegieł. No to budowla to będzie można to tam pikuś zrobić. W sumie to już mogę nawet zacząć robić, bo mam pewną construction. Pewną konstrukcję. Tak jakby w głowie sobie już to mniej więcej ustanowiłem, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Więc pozwólcie, że w razie co wezmę sobie łopatę, to go się pozbędę. I jedziemy, lecimy na przygodę. Przygodę w postaci budowaniu symbolu, który będzie znakiem świętym dla tego parku. Może wam się oczywiście spodoba, może wam się oczywiście nie spodobać. Tylko teraz pytanie, gdzie ja go wybuduję, bo tutaj mamy park. I myślę, że dobrym pomysłem będzie go danie tutaj? No właśnie teraz trzeba się zastanowić, gdzie by go tutaj dać. W sumie tutaj może być. W takiej... Inaczej. Mam tutaj crafting? Mam, oczywiście, że mam. Kurde, jestem przygotowany na tego typu ekstrawagancje. Płyta z kamiennych. Aha, czyli tutaj zwykłe się zrobił. No dobra, no to zróbmy taki filar na początku może. To będzie lepsze. Więc tak. Pyk. O, coś takiego. I teraz lecimy z takim bardziej słupkiem. A na tym słupku... Taki słupek na 3. A na tym słupku będzie coś, co naprawdę jest... Ja nie wiem, ja mam chyba naprawdę nasrane czasami w tym wełbie. Ale serio, to co ja teraz wymyśliłem, to jest po prostu coś epickiego. Proszę bardzo, patrzcie na to. Tyk. I teraz... Tyk. Tu dajemy tak. Tu dajemy tak. Chyba tak szło.
Ojejku, ale fajna statuetka to będzie, nie? O ja pierdolę. Ojojoj, ojojoj, ojojoj. Dobrze. Dobrze jest. Cztery. I teraz tak, tu będzie kamyczek. Kurwa, weź wskocz. O. Panie pomidorze, proszę skoczyć. Dobre? Dobrze, dobrze. Niech będzie, niech skok będzie. I teraz myk. I ziub. Mamy. Mamy to, co chciałem. Znaczy, to na razie wygląda w takiej wersji, aczkolwiek spokojnie, to będzie miało... W miarę wyszło? No coś wyszło z tego. Trochę źle to wygląda, bo teraz... Czekajcie, ja wiem jak to zrobię. Wiem jak to, żeby lepiej to wyglądało, chyba. O! Teraz to już lepiej wygląda. I po prostu zrobimy pyk, 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 pyk. No. I teraz, żeby to jeszcze miało ręce i nogi, trzeba będzie... jakoś to wypełnić. Wiem jak. Mam już nawet pomysł, mam nawet rozkminę, jak to wypełnić. Ale to będzie, że tak powiem, znak rozpoznawczy. Ja to jestem, kurde, naprawdę... Smutny człowiek czasami. No, jedna popękana cegła. Heh, zawsze coś. Co to są za takie lekkie ścinki? Co to ma być? Halo, Minecraft. Proszę się ogarnąć. Mamy jakąś wełnę? Może inaczej, a mam jakąś pajęczynę? Bo wiecie, z pajęczyny też się wełnę da zrobić, nie? Żebym ja tutaj się chciał czepiać. Dobra, mam jeszcze głupszy pomysł, o Jezu. Nie, ta budowla jakby co nie jest totalnym trolem, ona jest na serio budowana, tylko po prostu mam taką chwilową głupią koncepcję, żeby to... O. Żeby to jakoś tak śmiesznie przedstawić. To będzie jeden z krótszych odcinków, ale jednak, kurde, efekt końcowy będzie po prostu wybitny. Oj, będzie bardzo wybitny, oj, będzie bardzo wybitny. No, już nawet się pojawia nasza tutaj, kurde, kółeczkowa budowla. Co tam? Jak tam? No i dobra. Lecimy teraz z wypełnieniem. Pyk, pyk, pyk. I pyk, i pyk. O! Ha, ha, dobrze! O to chodziło, tak to miało wyglądać? Czy trochę inaczej? Chyba trochę inaczej, co? No też mi się tak wydaje, żebym to bardziej tu przesunął, żeby nie było. Czekajcie, skasujmy to. I dajmy to tu. O! Bueno, bueno, bellissimo. Tak to właśnie miało wyglądać. Teraz tylko trzeba zrobić tabliczkę i będzie można skończyć odcinek. O to mi chodziło. O to mi chodziło. Tutaj damy takie sobie światełko, żeby po prostu było świetlnie. Proszę bardzo. Oto, że tak powiem, statuetka świętego Zakolnikowa. Teraz tylko muszę przynieść tabliczkę. Poczekajcie sekundkę.
No i mamy tabliczkę, teraz można lecieć z powrotem. Gdzie tutaj dać tą tabliczkę teraz? O, tutaj damy. Statuetka świętego Zakolnikowa, patrona parku. Moi drodzy, tak to właśnie się prezentuje. Bardzo piękna budowla, bardzo pomysłowa budowla. Jest to mojego autorstwa. Aczkolwiek pomnik Zakolnikowa również w tej serii zadebiutuje, ale to jeszcze nie teraz, bo potrzebuję materiałów. I co, teraz już oficjalnie się z wami żegnam z serii odcinkowej. Będziemy sobie teraz robili 2 albo 3 streamy, bo skoro teraz są 3 odcinki, to 3 streamy. Myślę, że to byłoby też dobre rozwiązanie. Gdzie byśmy właśnie skończyli tą hodowlę i kto wie, może jakąś eksplorację na live byśmy zrobili dalej w jaskini jakiejś czy coś. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam się podoba to arcydzieło. Jeszcze tutaj oczywiście to ozdobimy jakimiś kwiatkami, ale myślę, że wygląda to dosyć pomysłowo i śmiesznie. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.